Proszę Państwa, przejdźmy do uporządkowania sobie podstawowych pojęć, które są z punktu widzenia filikowskiego kontraktu ważne i które odgrywają pewną istotną rolę podczas realizacji. Trzy podstawowe pojęcia, bo jesteśmy w grupie dat i okresów. Trzy podstawowe pojęcia wytłuszczone tutaj. Generalnie to są wszystkie zdefiniowane pojęcia dotyczące dat i okresów. Co mamy? Mamy datę odniesienia, bardzo interesującą i za chwilę ją zdefiniujemy. Datę rozpoczęcia, czyli datę, od której liczymy czas. Nie od daty podpisania umowy, tylko czas na ukończenie jest liczony od daty, się przyjęło. Tak. Ale ja nie o inwestorach mówię, tylko o filiku. Bo gdyby trzeba było mówić o inwestorach, to niestety nie dałoby się tej prezentacji poprowadzić. Dlatego te daty są bardzo ważne i bardzo kluczowe z punktu widzenia kontraktu. Kontrakt nie ma daty kalendarzowej. Kontrakt jest uzależniony od daty rozpoczęcia, czyli rozpoczynamy godziną zero, czy datą zero podpisania umowy, a później zaczynamy odliczać kolejne okresy. W związku z tym czas na ukończenie to jest czas, w którym wykonawca ma ukończyć roboty, obwarowane oczywiście pewnymi warunkami. Potem mamy pojęcie prób końcowych, które odbywają się przed przejęciem robót, w odróżnieniu od prób eksploatacyjnych, jeśli takowe są zdefiniowane, które się odbywają po przejęciu robót. I wcale nie jest powiedziane, że próby eksploatacyjne nie mogą być charakterystyczne, czy nie mogą być wskazane w modelu czerwonej książki. Filik 2017 generalnie dopuszcza wiele, dużo szerzej rozumianych rozwiązań związanych nie tylko z projektowaniem, ale również z przeprowadzaniem prób eksploatacyjnych dla przedsięwzięć, które są realizowane z dokumentacją, tą zasadniczą dokumentacją po stronie zamawiającego. Mamy potem momenty takie jak świadectwo przejęcia, czyli potwierdzenie wykonawcy ukończenia robót. W ten sposób rozliczamy go z czasu na ukończenie. Mamy okres zgłaszania wad, czyli ten istotny okres, który jeszcze jest okresem trwania naszej umowy, o którym wspominałam, po czym następuje wydanie końcowego dokumentu przez inżyniera, mianowicie świadectwa wykonania. Dopiero wydanie świadectwa wykonania kończy z punktu widzenia formalnego kontrakt. Nie kończy całkowicie kontraktu, bo dostaje nam kwestia rozliczenia ostatecznego, ale z punktu widzenia formalnego świadectwo wykonania kończy kontrakt. Do definicji dat i okresów wlicza się również definicja dnia roku, która w filiku 99 jest określona, a w filiku 2017 mamy jeszcze definicję miesiąca, czego nam bardzo brakowało, bo zamawiający kochają odliczać czas w miesiącach, zarówno czas trwania kontraktu, jak i dłuższe czasy, które nie lubią odliczać w dniach, chociaż filik nie broni się przed kontraktem trwającym 1300 dni i nie stanowi to dla Banku Światowego żadnego problemu, ale dla zamawiających ten problem zawsze istniał. Ale w filiku nowym mamy definicję miesiąca. Jeśli chcemy posługiwać się taką jednostką czasu, musimy ją zdefiniować, żebyśmy wiedzieli, że miesiąc jest na przykład kalendarzowy albo jest tak jak w KPA 30 dni i trzeba to jasno powiedzieć. Bo niestety przy rozliczaniu końcowym karach to może być również punkt zapalny zupełnie niepotrzebnie. Jeśli jestem tutaj jeszcze przy definicji dnia, jeśli ci z Państwa, którzy pracują na filiku i mają okazję śledzić go bardziej w wersji niezmodyfikowanej, to zwróciliście Państwo na pewno uwagę na to, że czas odliczany jest wielokrotnością 7. Nie ma żadnych innych trybów i czasów w warunkach kontraktowych filik. Jest to ogromny plus. Mamy 7, 14, 21, 28, 35 rzadko, ale 42. 56, 84 to są, i nie ma dłuższych okresów. Poza 84 to jest czas na wydanie przez Komisję Rozjemczą decyzji, ewentualnie rozliczenia ostatecznego kontraktu. I naprawdę jest to bardzo wygodne. Jedynym odstępstwem, które należałoby wprowadzić ze względu na prawo polskie, to jest czas płatności od momentu wystawienia faktury i skutecznego dostarczenia faktury do zamawiającego. I to jest jedyne odstępstwo.
Natomiast składanie raportów, rozliczeń, modyfikacja z 28 na 30, z 7 na 3, z 7 na 5 i tak dalej, powoduje to, że musimy się tego nauczyć, żeby rzeczywiście można było w tym wszystkim funkcjonować, a zapamiętanie wielokrotności 7 jest przy niektórych trybach i czasach wręcz oczywistą rzeczą. Tam, gdzie sprawa wymaga większej analizy, będziemy sięgać czasu powyżej 14, więc będzie 14 albo 28. To są bardzo częste przedziały czasowe. I modyfikacja tego naprawdę źle służy kontraktowi. I wracając do tych trzech podstawowych pojęć. Bardzo ważne pojęcie. Pojęcie, które krzywione jest i kształtowane fatalnie w warunkach kontraktowych. Data odniesienia. Co do swojej intencji i definicji brzmi jasno. Data odniesienia oznacza datę poprzedzającą 28 dni ostateczny termin składania ofert. Jakie ma znaczenie? Ma znaczenie takie, że jeśli zmiany przede wszystkim w prawie zostały wprowadzone przed datą odniesienia, to wykonawca ma obowiązek uwzględnić to w swojej ofercie. Czy my to będziemy nazywać ryzykami, czy będziemy nazywać to wprost uwzględnieniem w ofercie, tak czy inaczej ma to być w ofercie. Odnosi się to również do przepisów prawa, które zostały ogłoszone, ale posiadają vacatio legis, czyli wprowadzone będą z opóźnieniem. To również tego dotyczy. Natomiast błędem jest sprowadzanie daty odniesienia do daty zawarcia umowy albo do daty złożenia ostatecznej oferty, bo wtedy absolutnie wykonawcy wytrąca się to rozgraniczenie czasu z ręki. I nie możemy w sposób jednoznaczny i prosty rozsądzić, czy wykonawca ma prawo do roszczeń, czy nie ma prawo do roszczeń, bo oczywiście data odniesienia interpretowana w stosunku do roszczeń jest w taki sposób, że wszelkie zdarzenia, które mają miejsce przed datą odniesienia, powinny być uwzględnione w ofercie. Natomiast po dacie odniesienia wykonawca ma prawo, to ryzyko, które jest już wtedy ryzykiem zamawiającego, ma w prawo zgłosić i z tego powodu rościć o pieniądze i lub czas. Także bardzo ważny parametr. Następna sprawa to jest data rozpoczęcia. Dość wydaje się oczywista z punktu widzenia naszego kontraktu filikaskiego, czyli ona jest wskazywana przez inżyniera. Inżynier ma na nią 42 dni, a w nowym filiku 35, ale i tak w warunkach szczególnych kształtuje się ten czas w sposób określony i specyficzny do danego kontraktu. Czyli maksymalnie w ciągu 42 dni ma być zaistnieć, ma mieć miejsce data rozpoczęcia, ma być ta godzina zero. Oczywiście inżynier wydaje powiadomienie w tej sprawie z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. I w tym swoim powiadomieniu wskazuje tą datę. I ta data jest datą rozpoczęcia kontraktu, czyli datą, od której upływa czas na ukończenie. Takie są reguły filika. I wreszcie trzecie pojęcie, czas na ukończenie, to jest czas, w którym rzeczywiście mają być ukończone roboty co do istoty swojej zasadniczej, i o tym jeszcze będziemy mówić, które przeszły próby końcowe, właściwie wszystkie próby, bo i te określone jako przejściowe próby i badania, jak i próby końcowe i zostały spełnione wszelkie warunki, które pozwalają inżynierowi kontraktu wydać świadectwo przejęcia. I na to wydanie świadectwa przejęcia inżynier ma określony czas. Czas na ukończenie jako zdefiniowane pojęcie odnosi się przede wszystkim do robót jako całości, czyli robót będących przedmiotem naszego kontraktu. Kolejne pojęcia, które są dość charakterystyczne w kontrakcie filikowskim, dotyczą robót i dostaw. Czyli mamy zdefiniowane roboty. Roboty jako roboty stałe, ale roboty tymczasowe i towarzyszące również. Czyli roboty z dużej litery są dość szerokim pojęciem. Natomiast jeśli gdzieś w zapisach znajdziecie Państwo określenie roboty stałe, to będzie się to bezwzględnie odnosiło do robót, które
są istotą realizacji naszej inwestycji, czyli te roboty, które stanowią jakby o substancji, o przedmiocie naszej realizacji. Mamy w kontrakcie FIDIC-owskim jeszcze dwa pojęcia: odcinek i część robót. Odcinek jest zdefiniowany, stąd jest pisany z dużej litery w FIDIC-u 99, natomiast część jest zdefiniowana w FIDIC-u 2017 i jest też pisana z dużej litery, ale tej definicji FIDIC 99 nie posiada. Czym to się różni? Ponieważ procedury są opisane w klauzuli 10.2 głównie, jeśli chodzi o przejęcie odcinka i części i lub części robót, ale istotna jest różnica pomiędzy tymi pojęciami. Mianowicie odcinek musi być zdefiniowany co do swojej charakterystyki i musi być określony termin realizacji odcinka i muszą być określone kary z tytułu niedotrzymania tego terminu. I ta informacja, o tej informacji musi wiedzieć wykonawca na etapie składania oferty i w tej ofercie oświadczyć, że oczywiście przyjmuje warunki tak skonstruowanego kontraktu. Natomiast część robót to jest uprawnienie zamawiającego do tego, że jeśli na jakimkolwiek etapie realizacji kontraktu uzna, że chce przejąć część robót, myślę, że może się to zdarzyć w kontraktach złożonych z kilku obiektów, które niekoniecznie mają bezwzględny związek technologiczny ze sobą. I może zdecydować, że chce przejąć część robót. Jest to jego uprawnienie i on zgłasza to oczywiście do inżyniera, kierowane oczywiście do wykonawcy, i przejęcie części robót może, ale nie musi zakończyć się wydaniem świadectwa przejęcia dla części robót, choć uważa się, że jeśli zamawiający zacznie eksploatować, używać tą część robót, to będzie się uznawało, że ta część robót została przejęta. I oczywiście część robót nie jest zdefiniowana w kontrakcie i nie ma żadnych obwarowań co do zakresu, czasu i kar z tytułu niedotrzymania, bo tych terminy nie były i nie mogły być znane wykonawcy na etapie składania oferty. Większość inwestorów odcinek zamieniają na kroki milowe, także proszę zauważyć, że w oryginale jest część tego, to jest odcinek. Państwo w większości kontraktów spotkacie się z krokiem milowym. To praktycznie to samo pojęcie. Proszę Państwa, czy to komuś przeszkadzało, że mógłby być odcinek, nieważne czy to będzie kamień milowy, ważne, żeby spełnione były warunki dla tego. Mało tego, przestrzegam przed jednym, bo spotkałam się z tym i to jest zła praktyka w kontraktach. Nie powinno się dzielić kontraktu na wysycającą ilość odcinków. Czyli odcinki to jest coś, co powinno się wyodrębniać z powodu określonego celu zamawiającego. I to jest jakby bardzo zrozumiałe, że możemy chcieć wyodrębnić pewien odcinek. W przypadku żółtego FIDIC-a od razu się przychodzi do głowy pomysł, że projektowanie będzie odcinkiem, prawda? Czyli faza projektowa będzie odcinkiem. W ten sposób możemy dyscyplinować i śledzić postęp robót, oceniać go i nakładać kary, jeśli odcinek nie został wykonany zgodnie z kontraktem. Natomiast przestrzegam przed dzieleniem całego kontraktu na wysycającą je ilość odcinków, mało tego, na odcinki, które mogą mieć powiązanie ze sobą technologiczne. Bo w takim przypadku niedotrzymanie terminu na jakimkolwiek z nich wywołuje skutek na kolejnych, przynajmniej może taki skutek wywołać, i wtedy jest ogromny problem, jak naliczać kary, tym bardziej, że kary za odcinek często są definiowane jako kary w rozumieniu procentowego obciążenia karami od całości kontraktu, co też nie uważam za praktykę właściwą. Więc nałożenie się kilku tak skonstruowanych informacji może spowodować, że będziemy mieli dużo większy kłopot z tym, jak ukarać i jak postąpić z kolejnym odcinkiem, który ze względów powiązań technologicznych ma związek z odcinkiem spóźnionym, prawda? Więc tutaj przestrzegam przed takim konstruowaniem kontraktu w sposób nieodpowiedzialny. Czyli kontrakt nie jest sumą odcinków. Proszę Państwa, są wyroki sądowe na takiej zasadzie, że wykonawca zapłacił karę za niedotrzymanie terminu pierwszego odcinka, automatem leciały kary za drugi, trzeci, czwarty, piąty.
co zrobiono? Policzono mu karę za wszystkie odcinki. Sąd to niestety unieważnił takie myślenie w ogóle dlatego, że to nie ma nic wspólnego. To jest taka praktyka niepotrzebna. Następne pojęcie dokumenty wykonawcy. Filik w ogóle nie używa pojęcia dokumentacji projektowej, nawet jeśli jesteśmy w żółtej książce, ponieważ tam mówi się przede wszystkim o dokumentach, cokolwiek to oznacza. One mogą mieć różną formę. Mogą to być tylko, może to być zbiór instrukcji, może być to zbiór rysunków. Generalnie są to dokumenty wykonawcy i dlatego w tym miejscu, jeśli chcemy definiować pewne rzeczy, należy zwrócić uwagę, czy chcemy tutaj nadawać w naszym kontrakcie różne albo dodatkowe definicje, albo definicja dotycząca dokumentów wykonawcy rozszerzać, chociażby na przykład na pojęcie dokumentacji powykonawczej, bo de facto będzie to zbiór dokumentów wchodzący w skład dokumentów wykonawcy, ale mający różny charakter, chociażby w obliczu faktu, że jeśli nasze przedsięwzięcie wymagać będzie pozwolenia na użytkowanie albo chociażby zgłoszenia, będziemy mieli dwojaką grupę dokumentacji powykonawczej, czyli tą, która jest konieczna dla nadzoru budowlanego i tą, którą zamawiający będzie oczekiwał. Ja to nazywam taki operat kolaudacyjny bardziej niż jako dokumentację powykonawczą. W tym miejscu naprawdę trzeba mocno się zastanowić, jaki zbiór dokumentów chcemy definiować i co chcemy uzyskać od wykonawcy, bo zaczyna się bardzo nerwowo, kiedy zbliżamy się do czasu na ukończenie i kiedy nie potrafimy jednoznacznie powiedzieć wykonawcy, jakimi dokumentami on się ma okazać, żeby mógł uzyskać od inżyniera świadectwo przejęcia, nałożone jeszcze na działanie zespołu komisji odbiorowej powoływanej przez zamawiającego, która wtedy zacznie swoją interpretację kompletacji dokumentacji, którą chce uzyskać w tym momencie. Także jest to bardzo ważny element, żeby zastanowić się, o jakich dokumentach mówimy i na jakim etapie, jakie rodzaje dokumentów będziemy wymagali od drugiej strony. To ułatwia paragraf 57 prawa budowlanego. Także warto posługiwać się, w którym momencie to są wymagane dokumenty z 57, a wszystkie inne powykonawcze to też jest w rozporządzeniu, a wszystkie inne zbiór to będzie ten aparat kolaudacyjny. Także 57 ułatwia nam zdefiniowanie, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Macie Państwo w filiku zdefiniowane również pojęcia urządzeń, materiałów dostawy, a to przede wszystkim z tego powodu, że filik dopuszcza do płatności za materiały i dostawy przed ich wbudowaniem. Jest taka możliwość pod warunkiem, że wykazy tych materiałów, urządzeń czy dostaw zostaną wyspecyfikowane na etapie postępowania przetargowego, bo później już tej zmiany wprowadzać nie można. Pojęcie nieprzewidywalności jest oczywiście zdefiniowane i odnosi się przede wszystkim do nieprzewidywalności zdarzeń przyrodniczych, ale nie atmosferycznych warunków, więc tutaj jest definicja jasno ustalona. Tu głównie nam chodzi o nieprzewidywalność podpowierzchniową głównie i tak ona jest skonstruowana, ale żeby nie mieszać tego z warunkami pogodowymi, bo absolutnie nie ma to związku. I wreszcie pojęcia zmiany z dużej litery. Mówię o tym w tym miejscu, w momencie, kiedy mówimy o definicjach dotyczących robót, a różnie na poziomie warunków szczególnych kształtuje się klauzula 13 dotycząca zmian. Zmiany w kontrakcie filikowskim są zmianami w robotach, tylko i wyłącznie. Jeśli mówimy o zmianach z jakiegokolwiek innego tytułu, to klauzula 13 w filiku mówi o robotach, zmianach w robocie. Jeśli chcemy jakieś inne zmiany wprowadzać, tu oczywiście na pewno stykacie się Państwo z prawem zamówień publicznych, to trzeba się zastanowić, jak tą konstrukcję zmian w umowie prowadzić. Czy też klauzulę 13 przemodelować na tak zwane zmiany umowy, czy też zostawić tą klauzulę 13, która jest już określona co do procedur, trybów i obowiązków stron, a wprowadzić inną, dodatkową, która by precyzowała okoliczności zmian do umowy, która wynika jakby z prawa polskiego, w tym szczególnie prawa zamówień publicznych. Następna grupa spraw to są pieniądze.
I tutaj dwa pierwsze pojęcia, które mam nadzieję, że rozumiecie Państwo, czym się różnią. Czym jest zatwierdzona kwota kontraktowa? To jest kwota, na którą strony zawarły umowę. Oczywiście zatwierdzona, bo gdybyśmy mieli tryb jakiś negocjacyjny, czy też byłyby jakieś nieistotne, drobne pomyłki, które wprowadzałoby się już do poprawy i byłyby one dozwolone przepisami, to byłaby to zatwierdzona, czyli uznana między stronami kwota kontraktu. Natomiast cena kontraktu jest wynikowym wynagrodzeniem wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy. Czyli cena kontraktowa w modelu czerwonej książki na pewno będzie się różnić od zatwierdzonej kwoty, bo mamy do czynienia z modelem obmiarowym kontraktu. Natomiast cena kontraktowa w każdym modelu kontraktu fidikowskiego, również żółtej, srebrnej czy też złotej książki, będzie miała prawo do zmiany, ponieważ każdy z tych kontraktów przewiduje zmiany i dopuszcza te zmiany na płaszczyźnie kontraktu. Pojęcia kolejne, które są dość ciekawe w kontrakcie, mianowicie koszt. W zapisach kontraktowych macie Państwo dwa rodzaje zapisu dotyczące kosztu, do którego uprawniony jest wykonawca, zamawiający zresztą też w niektórych okolicznościach. Mianowicie to jest całość wydatków z narzutem, ale bez zysku. Natomiast są klauzule, w których wpisane macie Państwo uprawnienie wykonawcy do tego, że ma prawo do odzyskania kosztu wraz z umiarkowanym zyskiem, ponieważ FIDIK 1999 nie definiuje, co to znaczy umiarkowany zysk, a FIDIK 2017 definiuje, co to jest koszt wraz z zyskiem na poziomie 5%. Czyli jest już to określone. Możemy to zmieniać, ale zapis taki jest w definicji i nowa definicja jest kosztu plus zysk, czego w FIDIK-u 99 nie mamy. W których okolicznościach wykonawca ma prawo do kosztu, a w których okolicznościach ma prawo do kosztu z zyskiem, pokażę Państwu na innej podglądzie, żebyście Państwo na innej planszy zobaczyli, w jakim to momencie ma swoje znaczenie. Potem mówimy o dokumentach rozliczenia, czyli to jest domena wykonawcy i rozliczenie jest miesięczne, końcowe, ostateczne. Czyli określenia towarzyszące słowu rozliczenie mają miejsce miesięczne, czyli raz w miesiącu, po upływie każdego miesiąca, pierwsze rozliczenie po upływie pierwszego pełnego miesiąca od daty rozpoczęcia, końcowe po świadectwie przejęcia, ostateczne po świadectwie wykonania. W odniesieniu do tego oczywiście mamy świadectwo płatności, które ma charakter przejściowy, końcowy, ostateczny, ale nie ma charakteru miesięcznego. Dlaczego? Dlatego, że kontrakt fidikowski porusza się w tak zwanym progu płatności. Jeśli wykonawca osiąga próg płatności, to dopiero po przekroczeniu, osiągnięciu co najmniej progu płatności, będzie miał potwierdzoną płatność w formie przejściowego świadectwa płatności. Jeśli tego progu nie osiągnie, to niestety płatność nie będzie mu dana, że tak powiem. W związku z tym świadectwa płatności mogą powstawać w trybie odstępu miesięcznego, ale mogą również pojawiać się po 3 miesiącach, czyli dopiero wtedy, kiedy wykonawca, że tak powiem, uzbiera pewną kwotę, która przekroczy, a co najmniej osiągnie próg płatności. Oczywiście ten próg płatności mierzony jest w tak zwanej kwocie netto, czyli po rozliczeniu kwoty zatrzymanej i zaliczki, jeśli takowe tryby zostały przewidziane kontraktem. I tak należy się do tego odnosić. Mamy pojęcie w pieniądzach kwoty tymczasowej, która w tłumaczeniach na język polski w różnych publikacjach jest albo tymczasowa, albo warunkowa. Co to jest? To jest po prostu rezerwa finansowa. I rzeczywiście jest to bardzo wygodne narzędzie do realizacji kontraktu, ponieważ w modelu fidikowskim, jeśli mamy rezerwę finansową, to de facto poza zmianą terminu kontraktu nie mamy żadnych okoliczności, które by nam musiały spowodować aneks do umowy, ponieważ dysponujemy rezerwą finansową, oczywiście celową, ta rezerwa musi być
ta kwota musi być określona, w sposób określony zapisana, ale na pewno służyć będzie koniecznym zmianom i robotom podczas realizacji kontraktu. I jest to narzędzie wówczas, z którego bezwzględnie może korzystać inżynier kontraktu bez uzyskiwania zgody zamawiającego. Na tym ta filozofia filikowska polega. Mam rezerwę, jeśli powody, dla których uruchamiam tą rezerwę, uzasadnione są kontraktem, czyli są dopuszczone kontraktem, a jednocześnie niezbędne dla ukończenia mojego kontraktu, to inżynier jak najbardziej ma możliwość korzystania z tej rezerwy bez konieczności procedowania i aneksowania umowy, a więc zgody zamawiającego na tego typu tryb. Prawnie nie ma przeszkód, żeby w naszych umowach wszelkich na roboty budowlane taki mechanizm zastosować. Dyrektywa unijna 2014, nasze prawo zamówień publicznych przewiduje w artykule 141 coś takiego, że powyżej 15% na roboty budowlane, czy do 15% nie jest to zmiana istotna, więc możemy tworzyć te rezerwy do tej wartości i na podstawie artykułu 144.1.6 możemy takie zmiany wykonywać na dostawę usługi do 10%. Natomiast interpretacja, nie wiem skąd się wzięła, że nie możemy płacić za przyszłe, niewykonane usługi, ale to nie jest to, to jest w ogóle umowa, czy zapłaca się za faktyczne roboty wykonane. I z tego wynikało, że ten mechanizm powinien być wprowadzony, natomiast samorządy nie potrafią tworzyć wieloletnich planów inwestycyjnych, gdzie jest rezerwa. Nie wiem skąd to się bierze, ale to powinno być spokojnie wprowadzone. Więc taką mamy sytuację, prawnie nie ma przeszkód, natomiast w praktyce ta rezerwa nie jest wykorzystywana. I proszę Państwa, praktyczne działanie tej rezerwy finansowej, bo właściwie można by sobie wyobrazić dwa modele umowy. To, o czym mówię, że ta kwota warunkowa byłaby taką rezerwą, z której można by korzystać bez konieczności aneksu, zadziałałoby wówczas, kiedy oferta wykonawcy byłaby ofertą na wykonanie robót wraz z rezerwą finansową określaną na przykład wskaźnikowo jako 5% wartości oferty wykonawcy. Czyli umowę z wykonawcą podpisalibyśmy na kwotę wartości wykonanych robót wraz z rezerwą finansową. Wtedy ten scenariusz, o którym powiedziałam wcześniej, by działał. Natomiast jeśli w trybie zamówień publicznych, na przykład w ogłoszeniu jest informacja, że zamawiający przewiduje roboty tożsamego rodzaju, kiedyś to była mowa o robotach uzupełniających do wysokości pewnej kwoty, to jest to tylko informacja, która się nie przekłada na ofertę. I w takim przypadku nie mamy już tego narzędzia, więc tu trzeba mieć świadomość rozdzielenia tych dwóch zupełnie różnych sytuacji, jeśli chodzi o korzystanie z rezerwy finansowej kontraktu. Następne pojęcie, które mamy, to kwota zatrzymana. Kwota zatrzymana, przekładając na potoczny język nasz, jest kaucją w odróżnieniu od gwarancji należytego wykonania. FIDIK przewiduje bezwzględnie dwie formuły zabezpieczenia wykonania, mianowicie gwarancję należytego wykonania, czy gwarancję wykonania, jak i kwotę zatrzymaną. Z tym, że gwarancja wykonania jest ważna do wydania świadectwa wykonania, żadnego ukończenia robót, tylko świadectwa wykonania i to w 100% bezwzględnie. W momencie, kiedy się strony rozchodzą, nie ma już żadnego zabezpieczenia finansowego z punktu widzenia gwarancji wykonania. Natomiast kwota zatrzymana jest kaucją, która jest zatrzymywana proporcjonalnie do wysokości określonej w danych kontraktowych i zwracana na ogół w starym FIDIK-u w sposób jednoznaczny, kwoty zwrotu są wpisane, natomiast w nowym FIDIK-u nie ma już tych proporcji zwrotu wpisanych jednoznacznie. W FIDIK-u 99 mówi się o tym, że kwota zatrzymana, czyli ta kaucja, zwracana jest 50% po wydaniu świadectwa przejęcia, a 50% po wydaniu świadectwa wykonania. W przypadku odcinków wygląda to zupełnie inaczej. FIDIK mówi o częściowym 40% z wartości odcinka, drugie 40% przy świadectwie wykonania, a potem dopiero reszta po świadectwie wykonania całości. Także przy odcinkach to wygląda nieco inaczej.
A w Filiku 17 roku nie ma żadnej tutaj jakiejś sztywnej zasady, w jakim stopniu tą kaucję należy zwalniać. Bo to jest tak naprawdę zwalnianie gotówki. I taki ma charakter kwota zatrzymana, jest obligatoryjna wraz z gwarancją należytego wykonania w kontrakcie filikowskim. Potem mamy jeszcze pojęcie zaliczki. I rzeczywiście, o ile tutaj z przepisów polskich nie wynika jednoznacznie, że na zaliczkę trzeba mieć gwarancję zwrotu, to filik mówi, żeby dostać zaliczkę, trzeba przedstawić gwarancję zwrotu zaliczki. Bez przedstawienia gwarancji zwrotu nie zostanie udzielona zaliczka. W filiku 99 mówiło się o ratach zaliczki, czyli zaliczkę można udzielić w jednej lub w kilku ratach. Filik 17 zrezygnował z rat. Czyli się mówi o zaliczce, po prostu o udzieleniu zaliczki. Można tylko mówić, że zaliczka może być udzielona w różnej walucie, ale jeśli chodzi o samą ratę zaliczki, po prostu udziela się zaliczki, która jest uprawnieniem wykonawcy. Czyli tak naprawdę wykonawca może, ale nie musi skorzystać, ma podaną graniczną wysokość tej zaliczki, ale musi przedstawić gwarancję zwrotu i wtedy tą zaliczkę uzyska. Taka jest zasada warunku kontraktowego. Mamy jeszcze właśnie te pojęcia dotyczące walutowości, o czym wspominałam wcześniej. Czyli jest definicja waluty obcej, waluty miejscowej, a w filiku 17 roku jeszcze jest mowa waluta płatności. I istnieje jeszcze właśnie pojęcie waluty kontraktu, który no dzisiaj możemy utożsamiać z walutą miejscową, bo waluta kontraktu to jest i waluta miejscowa to jest ta waluta, w której kontrakt został zawarty i w której będziemy prowadzić rozliczenia. Natomiast waluta płatności jest istotna, o ile jest ona różna od waluty miejscowej czy od waluty kontraktu. Dlaczego? Dlatego, żeby strony wiedziały, po czyjej stronie jest ryzyko przewalutowywania pieniędzy, które idą na konto. I temu to tak naprawdę służy, bo jeśli waluta kontraktu jest złotówka, a płatność by była w euro, no to oczywiście wykonawca otrzyma euro na swoje konto i to on będzie ponosił warunki koszty przewalutowywania waluty, chyba że uruchomi konto walutowe, prawda? I tą świadomość trzeba mieć, że takie pojęcia w filiku występują i należy się zastanowić, wziąć pod uwagę źródła finansowania i zastanowić się, po czyjej stronie mają być ewentualne koszty przewalutowywania, jeśli waluta by była inna niż miejscowa, czyli waluta kontraktu. Wracam jeszcze do takiego pojęcia i chciałam zwrócić na to uwagę, bo też nie macie tego Państwo w prezentacji. I to bardziej pod kątem nowego filika. Tak zwana wystarczalność zatwierdzonej kwoty kontraktowej, co niekoniecznie czyta się identycznie i tak samo się interpretuje z prawem polskim. Mianowicie będzie się uważało w filiku, że wykonawca uznał zatwierdzoną kwotę kontraktową za poprawnie określoną i wystarczającą i że oparł zatwierdzoną kwotę na danych, informacjach, inspekcjach i upewnił się co do wszelkich odnośnych spraw przed złożeniem oferty. To określenie inspekcje utożsamiane jest z wizytą na terenie budowy przyszłej, na etapie składania oferty, czyli wizytacja terenu budowy jak gdyby jest łączona z analizą przez wykonawcę wszelkich okoliczności, które mają mieć wpływ na jego złożoną ofertę. I będzie się uważało, że on wszelkie te okoliczności sprawdził, oczywiście bazując na dostępnych dokumentach, które były dostępne albo bezpośrednio przekazane przez zamawiającego, albo były dostępne z racji tego, że były to ogólnie znane albo przepisy, albo dokumenty, do których mógł mieć dostęp. Oczywiście filik nie idzie tak daleko, bo będą jakieś okoliczności nieprzewidywalne i zdarzenia nieprzewidywalne, co do których nikt nie mógł mieć wiedzy na etapie przygotowywania oferty i to do tych wydarzeń, rzeczywiście do roszczeń z tytułu skutków tych wydarzeń wykonawca będzie miał prawo. Ale tutaj wystarczalność zatwierdzonej kwoty kontraktowej jest zapisana dość restrykcyjnie i bardzo ostro i też na zapis w tej części należałoby zwrócić uwagę, jeśli konstruujemy warunki szczególne, żeby nie budziło wątpliwości tak naprawdę, które sprawy związane z
wiedzą na temat terenu budowy, dokumentów, które mógł pozyskać wykonawca na etapie składania oferty, będą dla niego wiążące. I to jest też zagadnienie dość istotne. Piękna teoria, to znaczy, że wykonawca oj, pomyliłem się, mam za niską ofertę i będę sobie jakby tutaj rościł. Na zachodzie to jest, na świecie to w ogóle to się przyjmuje. Natomiast, proszę Państwa, zatwierdzona kwota kontraktowa u nas to w ogóle cena oferty, deadline. Natomiast uwaga, nie do przejścia jest to, co tutaj w tych umowach jest i na całym świecie się praktykuje, że wcześniej zapozna się, pójść, oglądać. Spotkania wykonawców są w ustawie. One są robione dla pewnych celów. Natomiast inspekcje, inne czynności na placu budowy są poczytywane prawnie jako, to nie jest opis przedmiotu zamówienia. Uwaga, nie jest to po prostu uwzględniane. Czyli spotkania wykonawców są, ale to nie jest opis przedmiotu zamówienia. Jednoznacznie. W związku z tym te zapisy w filiku oryginalnym w Banku Światowym możemy sobie to w ogóle praktykować, a tam, gdzie są inwestycje celu publicznego, sprawą zamówienia, niestety te okoliczności nie mogą być. To spoczytywane jako nierówne traktowanie, bo jeden mógł przyjechać z Gdańska, obejrzeć, a ten z Rzeszowa nie przyjechał w ogóle i nie uwzględnili okoliczności, które strony inaczej widziały. Także proszę być ostrożnym. Te zapisy są najczęściej wykreślane z kontraktów filigowskich. I proszę Państwa, teraz inna konstrukcja jakby tutaj śledzenia warunków kontraktowych. Etapy kontraktu, bo cały czas podkreślam model tej umowy, która polega na tym, że strony zawierają kontrakt, ale rozpoczęcie robót dopiero otwiera ten czas realizacji. Potem mamy okres zgłaszania wad i dopiero zakończenie kontraktu i tak naprawdę w tym celu tutaj przywołuję te wydarzenia. Myślę, że nic tutaj nowego na tym etapie nie wprowadzimy, idziemy dalej. Jeśli chodzi o etap zawarcia kontraktu, oczywiście FIDiK określa złożenie gwarancji zabezpieczenia kontraktu jako obligatoryjne na 28 dni po wydaniu listu akceptującego. Jest w FIDiKu pojęcie listu akceptującego, który u nas nie funkcjonuje i dlatego pozostaje w mocy tylko ten zapis, że podpisanie aktu umowy musi nastąpić po uzyskaniu zabezpieczenia wykonania, na które FIDiK wskazuje 28 dni od tego listu akceptującego. Tu jak gdyby fakt otrzymania zabezpieczenia wykonania na dzień podpisania umowy jest bezwzględny i nic się w warunkach kontraktowych FIDiKu nie zmienia. Natomiast tryb w momencie zawarcia umowy, tryb płatności zaliczkowej oczywiście jest regulowany od momentu tak naprawdę złożenia gwarancji zwrotu zaliczki jest 21 dni na to, żeby można było wypłacić płatność zaliczkową na podstawie przejściowego świadectwa płatności, bo taką formułę tutaj się przyjmuje przy procedurze wypłaty zaliczki. Jeśli chodzi właśnie o zabezpieczenie wykonania i roszczenia z tytułu zabezpieczenia wykonania. Bardzo ważny element, ponieważ w FIDiKu 1999 mamy te okoliczności, które tutaj macie Państwo przywołane, czyli roszczenia z tytułu zabezpieczenia będą działały wtedy, kiedy jest nieprzedłużenie jego ważności wcześniej niż 28 dni przed upływem ważności tego dokumentu, bądź niezapłacenia jakiejś uzgodnionej bądź wskazanej kwoty, która wynikała z ustaleń lub z decyzji na przykład Komisji Rozjemczej. Jeśli nie zostaną naprawione uchybienia i tutaj zwracam uwagę na klauzulę 15.1, bardzo ważną klauzulę, my nie będziemy może omawiać warunków odstąpienia od umowy, a tak naprawdę ta klauzula 15.1 jest takim wstępem do tego, żeby wykonawcę postawić właściwie przed groźbą odstąpienia od umowy. Dlatego nienaprawienie uchybienia w trybie 42 dni pozwala na sięgnięcie po zabezpieczenie wykonania i w ogóle pozwala na wdrożenie trybu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Natomiast w FIDiKu 2017 jest również możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania z tytułu nienaprawionych wad w okresie zgłaszania wad.
jest również taka okoliczność. I FIDIC 2017 wprowadził jeszcze inną nowość, mianowicie, że jeśli zmiany, obojętnie czy zmniejszenia, czy zwiększenia wartości robót przekroczą 20%, to jest na żądanie zamawiającego gwarancja należytego wykonania podlega zmianie, dostosowując się do nowej wartości kontraktu. Ale mówimy o zmianie, a więc i w górę, i w dół. Jeśli byłoby jakieś zaniechanie robót z jakichkolwiek powodów, to wykonawca ma prawo, choć dzieje się to na żądanie zamawiającego, że obniżamy wartość gwarancji, bo nie ma uzasadnienia, aby tak wysoka gwarancja zabezpieczała nasz kontrakt, jeśli zdarzenie zaniechania robót miało miejsce. Zabezpieczenie lżego wykonania jeszcze może służyć, co wykorzystują zamawiający, do pokrywania należności dla podwykonawców, kiedy już nie masz czego zabrać generalnemu. Różne były interpretacje, czy to sprawne, czy nieprawne, ale jeżeli się czyta, że zabezpieczenie służy jakby pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań umownych, to znaczy, że wykonawca nie wykonał zobowiązania umowne zapisane odnośnie podwykonawcy. Z tego też się korzysta i to jest w zasadzie powszechne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która w tej chwili już nagminnie funkcjonuje, to jest korzystanie z zabezpieczenia w okresie rękojmi jako tak zwane prace zastępcze, czyli w ogóle wykonanie robót zastępczych. Co prawda tutaj może być konflikt z artykułem 480 kodeksu cywilnego, czy tak można sobie w dowolny sposób te zastępcze roboty robić. Oczywistą oczywistością jest, że zaliczka jest nieoprocentowaną pożyczką. Myślę, że to nie budzi wątpliwości, że żadnych lokat terminowych, które by potem działały na korzyść zwrotu zwiększonej kwoty, nie działają. No i oczywiście ta dobrowolność wykonawcy, ponieważ warunkiem wypłaty zaliczki jest złożenie wniosku przez wykonawcę. Jeśli tego wniosku nie będzie, to po prostu nie będzie zaliczki. Czyli to jest uprawnienie, a nie obowiązek. No i gwarancja należytego, gwarancja zwrotu zaliczki jest oczywiście obligatoryjna, nie mówiąc o tym, że wcześniej gwarancja należytego wykonania musi być złożona, ale te zdarzenia i tak postępują na sposobie, więc sprawa jest dość oczywista.